Witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku mamy oczywiście odcineczek poświęcony żniwom, czyli już możemy sobie teoretycznie do naszego pierwszego kombajnu wejść i pojechać sobie na, mi się zdaje, że pierwsze pole. Nie wiem, jak to ogarniemy, czy jeden kombajn będzie kosił jedno pole, drugi będzie kosił drugie, czy może jednocześnie, ale chyba zrobimy tak, że jednego puścimy tutaj, drugiego tutaj i jeszcze zostaje nam trzecie, także tej zabawy na dzisiaj troszeczkę mamy. Jeszcze mamy parę rzeczy do przywiezienia, także teoretycznie to nie będą tylko żniwa, a będzie odcinek taki bardziej pokazowy. Mamy 1 100 000 kredytu. W ogóle napiszcie hashtag kredyt, a ja wam przypnę serduszko. Pod tym waszym komentarzem jest sobota, także dzisiaj dostaniecie serduszka najprawdopodobniej tak od razu na bieżąco. Jeżeli chodzi o stan obsiania nawozem, to jest 100%. To pole, wszystkie pola to jest 100%, nawet wam mogę udowodnić, widzicie. Dobra, 100%, mamy 45 tysięcy ze względu na to, że na live sprzedałem sobie jajka, ale kolejna sprawa jest taka, że tych jajek znowu nam się nagromadziło, bo żeby to wiadomo urosło, leciałem na troszeczkę przyspieszonym trybie. Kolejna sprawa, no widzicie, tych jajek jest dosyć dużo, za tyle jajek dostałem chyba około 40 tysięcy, także to jest nawet spoko sprawa, bo chyba było po 5200. Tutaj mamy wszystko posprzątane, poogarniane. Ale jest jeszcze dosyć istotna rzecz, czyli drugi kombajn. Drugim kombajnem ja bym sobie wyruszył chyba na tamto pole, szczególnie, że to duże, no raczej w dzisiejszym odcinku, nie wiem, może nawet i potrwa ten odcinek około 30 minut, bo będę chciał wam pokazać. Tam mam troszeczkę jajek narzucanych, bo z jednego sobie ogarnąłem właśnie kurnika, lecz dzisiaj będzie troszeczkę mała inwestycja, naprawdę malutka, bo są to bardzo tanie rzeczy. Pojedziemy sobie po palety do... Tak jakby, żeby te jajka, które są w tych kartonach, będziemy sobie je składowali w paletach. Ciągnik do tego przeznaczony mamy, lecz tak go nie będę używał, no bo mamy ten mod na super siłę. Oczywiście te palety do jajek są z modu, no bo jakby inaczej, gdzieżby Giants po prostu zrobił coś takiego oryginalnie. My sobie polecimy na samą górę, ze względu na to, że tam jest najbardziej prosto i ten kombajnista jakoś tu mniej więcej będzie to ogarniał. Też sprawa fajnie wygląda z koniami, ale to zaraz do tego przejdziemy. Gro tutaj na dwa ciągniki możemy sobie lecieć, na spokojnie. Będzie to fajnie ogarnięte. Wow, jak tu my po krzakach lecimy normalnie. Dobra, rozłóżmy. To jest troszeczkę mniejszy kombajn, także u niego najprawdopodobniej szybciej będziemy musieli to wszystko wysypywać. Dobra, B. Też kiedyś będę chciał w tego drugiego John Deere'a jeszcze zainwestować. Ale jak na razie tych pieniędzy po prostu nie ma. Tak jak mówiłem, mamy 1 100 000 kredytu do spłacenia po tych żniwach. 3 pola obsiane rzepakiem, 3 dosyć nawet spore pola obsiane rzepakiem. Zobaczymy, jak to się skończy. Jeżeli chodzi o siano, jeżeli chodzi o takie rzeczy jak słomę, mamy wszystko ogarnięte. Tą nową przyczepą, tutaj gdzie mieliśmy owiec, też tego owca mam troszeczkę teraz więcej, no bo wiadomo, co zakupiłem. Zakupiłem, czy co ja mówię, zakupiłem. Na live było jej żniwa, bo chcieliście, żebym coś wykosił na live, to wykosiliśmy sobie to pole, które no później jakoś tam będziemy uprawiali. Jeżeli chodzi o... kolejną rzecz, tylko właśnie, czy my sobie tym Joskinem polecimy, bo tutaj wszystkich przyczep ja na pewno nie mogę podczepić, a mi się zdaje, że jeżeli do tej przyczepy byśmy podczepili o tą, to będzie spoko opcja, tylko nie wiem, jak to działa z tymi zaczepami. Zaraz to ogarniemy, tutaj mamy 31 ton, a z tych dwóch będziemy mieli chyba około 40, dlatego ja sobie polecę jak na razie tutaj. No i cyk, na razie niech sobie tutaj stoi, tylko komunista, jak widzicie, tam nie dojeżdża do końca. Ale kolejna sprawa, czyli konie. Jak widzicie, mamy 10 koni. Konie aktualnie po tam, nie pamiętam ilu dniach są, lecz kosztują już po 35 tysięcy. Jeszcze 10, jeszcze tak dokładnie 3 dni i będziemy mieli te konie, mogli sprzedać po 50 tysięcy. No wiadomo, 10 razy 50, no to jest prosty przelicznik. Zdobędziemy z tego 500 tysięcy, także 500 tysięcy w tej grze, moim zdaniem jest to już dosyć dużo. No i zakupimy sobie podwojoną liczbę tego wszystkiego, czyli 20 koni. Na razie sobie podczepmy tą przyczepę. Myślę, że tą obie sobie podczepimy, żeby za bardzo się nie kręcić, żeby za bardzo nie jeździć. Też nie wiem, ile nam do tego bina wejdzie, no bo tu jest tylko 100 tysięcy litrów chyba pojemności, no to wiadomo, ile wejdzie. Tylko właśnie nie wiem, ile tych przyczep nam wejdzie tak dokładnie, żeby sprecyzować to, co wcześniej powiedziałem. I będziemy musieli to składować też na przyczepach. Pokażę wam na pewno jakiś wielki sprzedaż rzepaku plus wielki sprzedaż koni, żebyście zobaczyli, ile pieniędzy za to będziemy mieli. Dobra, elegancko się podczepiło. Tym kejsikiem możemy sobie lecieć na tamten kawałeczek pola. I my się przejdziemy po te palety. Nie mam pojęcia, jak po prostu po nie pójść, ze względu na to, że pasowałoby tak najbardziej realnie jeździć mimo wszystko właśnie tamtym, jak widzicie, tamtym ciągnikiem, tym New Hollandem, ale my to ogarniemy inaczej, żeby to szybciej zrobić. Pojedziemy sobie, póki tutaj nie mają na pewno 100%,
te nasze kombajny, polecimy sobie po te palety. Tam chyba kupiłem, nie wiem, 5 albo coś koło 10, nie pamiętam dokładnie, zaraz to ogarniemy. Przyznaję, że 5 takich palet wejdzie i zobaczymy, na jakiej zasadzie to po prostu działa wszystko. No z tego, że mamy te przyczepy podczepione, to możemy sobie polecieć i od razu to kupić i naładować. No i dobra, to jest coś takiego. Oczywiście podnosić przedmiot mogę. Tutaj się jakoś to nie ma animacji na pewno napełniania. Tutaj wchodzi raz, dwa, tutaj jest 4, 4 razy 4, 16. 16 tego wszystkiego. Nie wiem, ile ogólnie wchodzi na tym miejscu wyznaczonym. Bo to może jest przyczepa do tego specjalna, tylko tyle, że jakoś tak średnio mi się chce kupować przyczepę, ze względu na to, że tak średnio też z pieniędzmi u nas jest. Te 5 na pewno nam wystarczy jak na razie. Raczej nie sądzę, żebyśmy po więcej jeździli i sprzedawali te jajka. Też tych jajek nie ma nie wiadomo ile. Mimo, że mamy maksimum kur, a nie krów. No to tych jajek nie ma jakoś nie wiadomo ile na tym naszym gospodarstwie. I pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i udostępnić ten film. Żeby na przykład wasi koledzy też zobaczyli, którzy grają w farminga, że coś takiego można robić, jak są te palety. A ja bym sobie jeszcze tak teoretycznie spojrzał, czy na przykład jakaś przyczepa nie jest właśnie przeznaczona do tylko przewozu tego typu materiałów, czyli palety i to wszystko. Bo na pewno jakieś przyczepy z modów są, tylko tyle, że tu można zrobić w tej przyczepie coś takiego, że ona jest, no niby tak, tylko pytanie, czy tutaj będą się zaczepiały te linki, czy też się nie będą zaczepiały te linki. To jest dobre pytanie. No i tak jak widzicie, do palet tak średnio jest tu jakakolwiek przyczepa. I raczej się nie zapowiada, że cokolwiek tutaj będzie. Tutaj mamy też samochody. Tutaj akurat tych palet za dużo nie wejdzie. Także będziemy sobie po prostu walili to tak o byle jak. Będziemy to napełniali. Ja sobie pojadę. Tutaj wydaliśmy chyba około stówki, bo 5 razy chyba po 25 chodziły. Także no 125 w każdym bądź razie, bo 5 kupiliśmy. Tylko nie wiem właśnie, czy po idealnie 25 chodziły, czy tam po 20 z czymś, bo nie pamiętam. Tutaj widzę też sobie ten kombajnista taki jeździ i tak robi mi jak i nie dojeżdża. No ale pole naprawdę fajnie wyszło. Najwięcej myślę, że zbiorów będzie z tego kawałeczka, bo tak jakby nie patrzeć, chyba jest on największy z tego wszystkiego. Chociaż jakby go połączyć jeszcze z tamtym drugim kawałkiem, tylko że nie jest nasz jeszcze tamten kawałek, kiedyś będę go chciał kupić, to będzie naprawdę fajnie. A my sobie ogarniemy, na jakiej zasadzie to wszystko działa. Teraz. Weźmy sobie jedną paletę. Dobra, oj. Nie wiem, czy tu nie będzie trzeba po prostu ciągnikiem podjechać z panelu właśnie ciągnika, bo... Bo no właśnie. Ty, normalnie, o tak o jest, patrzcie. Tylko, że ja muszę zrobić coś takiego i normalnie to wrzucić do góry. Jest to dosyć spoko opcja. Ciekawe, jak to wygląda z pojemnością, no bo będziemy po prostu wrzucali na maksa. Jak już będzie nam nie chciało wchodzić, no to wtedy będziemy zmieniali taktykę i będziemy przynosili kolejny ten właśnie, kolejną paletę. Wystarczy od tej strony bardziej, nie trzeba nawet tam wchodzić. Także jak widzicie, sprzedaż jajek, znaczy ładowanie bardziej jajek, bo teraz będzie to mega utrudnione, miałem mówić, ułatwione. Czekajcie, kurde. Ile tu nam wchodzi? No 16 miało być. A tutaj nie wiem ile jest, tu jest też po 4. Także raczej już zaraz będzie końcowa tego. Faktycznie one chyba nawet... A jest! Dalej łapie, ja pierdzielę. Ile tego mamy? A widzicie, już to nie chcę łapać, dobra. To jajka niech sobie na razie tutaj leżą, ja sobie to podniosę. No i sobie postawię gdzieś tutaj. Resztę tych palet też sobie postawimy tutaj, wyjmiemy to, albo niech tutaj nawet i stoją, to bez różnicy. I pojedziemy sobie już gdzieś tam delikatnie wysypywać ten rzepak z tych właśnie naszych kombajnów. Mi się zdaje, że zaraz tutaj będzie... Wow! Około sporo procent. Dobra. No i takie opalety, jak sobie poustawiamy na takiej przyczepie, a najlepiej jeszcze na tej przyczepie największej, którą mamy na gospodarstwie, czyli tą 41-tonową. Zresztą tutaj w sumie są dwie, to też, ale możemy zawsze tamtą podczepić i to nie jest jakieś nie wiadomo jakie ciężkie. Raczej ten John Deere 300-konny sobie na spokojnie z tym będzie radził. Weźmy sobie to, wywalmy. W ogóle ja tym nie rzucam, ale to jakoś tak się dzieje, że jednak to wyrzuca. Po prostu tyle siły mamy, nie? Że ja pierdzielę. Weźmy sobie kolejną i ostatnią już paletę zarazem. No dziś widziałem właśnie, jak były przyczepy specjalne takie do palet,
Nie wiem, że to z modów. No niby seria chciałem, żeby się opierała tylko i wyłącznie o... No takie rzeczy po prostu z gry, które dostaliśmy od twórców. No ale widzicie, że tego się raczej nie da tak ogarnąć. No nawet i bez tych palet, no to jest dosyć męczące. Tak to sobie po prostu poukładam. Nie muszę tego wrzucać na przyczepę, a taką paletę sobie wrzucę i z takiej palety, jak mam 16, no to dostanę, wiadomo, dosyć więcej hajsu. Powiedzmy sobie od tej strony. Się zdaje, że będzie to dosyć wygodniejsze, jak od tej pojedziemy. No i też będzie poprawianie mijaków po tym wszystkim. Właśnie ciekawi mnie najbardziej, ile tego rzepaku dostanę. No bo rzepak jest około 2 z czymś. Zaraz zresztą zobaczymy. Po ile jest ten rzepak? Ja sobie wezmę czas rzeczywisty nawet. Tylko, że tu jest rzepak. Nie, tu jest rzepak. Rzepak mamy po 2400 nawet w jednym momencie. Także 2400 to jest moim zdaniem no dosyć spoko cena jak na rzepak. I będziemy mogli sobie za tą cenę go sprzedać. Jeżeli szybko się uwiniemy z tymi żliwami. No i 2400 razy powiedzmy 100 tysięcy, no to już jest taka ładna kwota, bo to jest prawie 250 tysięcy, moi drodzy. Także jest naprawdę spoko. Jak wygląda tutaj kwestia z... Dobra, 7800, także nie jest źle, jeżeli chodzi o napełnienie zbiornika. Ja sobie od razu poprawię tutaj mijaczki, no i niestety musimy włączyć chudy. Pomocnik D ma prawie pełny zbiornik. Pomocnik D to jest najprawdopodobniej tamten, ja sobie to wyłączę. Oraz to. Nie wiem, czy jak tutaj tak go zostawię, to on będzie sypał dalej. Bo w tym farmingu to dosyć dziwnie wygląda czasami. Dobra, on dalej sypie. A my sobie tym podjedziemy pod tego naszego drugiego John Deere'ka. Czyli John Deere'ek do John Deere'ka. To jeszcze fajnie był jakiś obciążnik mu na przód kupić. Tylko, że raczej jak będziemy używali co niektórych maszyn, które są też na przód podczepiane, no tak średnio właśnie ten obciążnik będzie nam wtedy potrzebny. Ja bym sobie tego pracownika jak na razie zwolnił, bo sobie też tutaj postaram się poprawiać to wszystko, żeby później nie jeździć w to i z powrotem i tylko latać i poprawiać, tylko od razu za jednym zamachem to ogarnąć. Niech sobie tutaj właśnie ten kierowca, rajdowca przejedzie. A tu jest dosyć porządna górka nawet. Ciekawe, czy nam to załapie. No na szczęście ten farmik jest tak zrobiony, że wszystko załapuje. Weźmy sobie, ogarnijmy to w ten sposób i cyk. 8700, także jest nawet spoko. Dobra, tu niech nam teraz sypie, a my sobie lecimy już tutaj, poprawiać te właśnie błędy, które nam zrobił ten oto kierowca. No i mamy już 16 ton rzepaku. Myślę, że koło stówki na pewno dobijemy z tych właśnie kawałeczków, a może nawet przekroczymy tą stówkę. Jeżeli chodzi o biny, no w tym binie nic nie mam. Nic nie mam rzepaku, mam jakąś tam pszenicę i to wszystko, no ale to jest bardziej... pod kury, tylko tyle, że właśnie te kury raz się im da maksimum i... no i one tam niby dają te śmieci, tak jakby śmieci w sensie, że... no nie wiem, jak to wytłumaczyć, zużyta pszenica? Nie wiem, czy może być coś takiego, no ale w każdym razie w farmingu jest coś takiego jak zużyta pszenica. One tego nie chcą jeść i po prostu to się wywala, żeby to działa jak na przykład gnój u krów, prawda? I później trzeba to posprzątać, ale znowu to samo można im nasypać i mają 100% wydajności. Także tak koło się zamyka, bo... raz nasypiecie i macie już nasypane najprawdopodobniej w nieskończoność. Jeszcze nie wiem, jeszcze tak długo na save'ie nie grałem, żeby mi się na przykład przytrafiło coś takiego, żeby się nagle jakoś skończyło. Ale patrzcie, jak to gospodarstwo od góry wygląda, jakie bogate, no nie? Jakie bogate z takim kredytem. Dobra, my sobie puścimy tutaj już pracownika, bo nie będę tego robił, pola. Tutaj niech sobie stoi, tutaj niech sobie jest, tylko gdzie jest ten? Dobra. No i nam też troszeczkę zostało, czyli nie złapało jednak tak, jak myślałem, że złapało. Od tamtej strony pasowałoby nam to, ale on już tu raczej będzie sobie ogarniał to wszystko. Nic, po prostu nic się nie może zmarnować na naszym gospodarstwie, do tego będziemy dążyli. Jakieś powiem wam, że utrzymanie tych koni też nie jest jakieś drogie. Na początku jest inwestycja dosyć duża, wiadomo, te kosiarki i te różne duperele, żeby to wszystko mieć. Ale później tak naprawdę, no, z czasem ta inwestycja się mega, mega opłaca. I nie wygląda to jakoś tragicznie, jak się patrzy później na swoje fundusze. Tutaj jak zwykle nie jest zasiane do końca. To drzewo przeszkadza. Pasowałoby, jakbyśmy to drzewo wywalili. Byśmy mieli większy zakres możliwości, jeżeli chodzi o sianie tutaj. Znaczy, no, ja tak czy siak mógłbym sobie to obsiać. Tylko tyle, że ja tutaj zazwyczaj takie prace u mnie wykonuje pracownik. I jak wiecie, no to ci pracownicy nie są idealni w tej grze, a nawet są tragiczni. Dobra, jakoś on sobie to ogarnie, dalej niech sobie kosi. A my sobie przelecimy już tutaj na nasze gospodarstwo. Nie wiem, jak teraz to... zaraz ciemno zrobię, jak ja tam będę tak klikał, no nie? Weźmy... nie, no na razie niech sobie tutaj stoi. Później sobie to ogarniemy, bo konie mają praktycznie maksa we wszystkim. Sobie weźmiemy, tutaj ogarniemy. Tam jest cała paleta, która jest już zapełniona. To sobie zapełnimy po prostu też
I to jakoś delikatnie. Dobra, postawmy tutaj. No i tu jest elegancko, bo tu jest chyba ten trigger od tej strony. I fajnie, bo tak sobie po prostu to bierzemy, podrzucamy i już mamy elegancko zrobione. To, co miałem na przyczepie, też moim zdaniem lepiej to zwalić po prostu z tej przyczepy i naładować wszystko na tą paletę, bo jest to bardziej opłacalne na tych paletach to wozić tak już w tym normalnym, że tak powiem, sposobie. Nie będziemy tego wozili. Czyli to jest z każdej strony chyba, patrzcie. Widzicie o takie opuszczanie? Niepotrzebnie to naładowałem, no nie? Fuck. Ty, jak to łapie z daleka? A może tego wcale nie trzeba rzucać, tylko wystarczy... Nie no, ale... Czemu tutaj nie łapie? Przecież to niemożliwe jest, żeby to było 100% już. Nie no, teraz załapało. No ale patrzcie, jeżeli idę z tym tu, no to tak czy siak nam tak nie łapie, także to jest bez sensu. Też trochę, ja sobie wezmę to, ustawię tak, żeby nam łapało i będę po prostu to zrzucał. I będzie elegancko. Tak, gówno będzie elegancko, patrzcie. Znaczy, no jedno chce łapać, drugie nie chce łapać i to jest takie... Nie mam pojęcia, czemu się tak robi, albo łapie na przykład po pewnym momencie, po jakiejś tam chwili. No tak jak rzucę, to jednak się da. O. O, widzicie? Ale tu zaraz maksa znowu będziemy mieli, mi się zdaje. Nie wiem, czy nawet wszystko z tej przyczepy pójdzie. No i ta przyczepa automatycznie się tak średnio już na gospodarstwie będzie nam przydawała, bo ona była tylko właśnie tak do transportu jajek, miała nam służyć jakaś malutka, taka wiadomo, bo tych jajek miało być mało, no i w ogóle, a tutaj jest... Wow, tu już jest 100%. Bo nie widzę, czy jest 100%, bo jakbyśmy to mieli natura, to na pewno byśmy mieli podgląd do tego, ale ja sobie to postawię tym razem gdzieś tutaj. Kurde, jak my zrobimy teraz, jak ja nazbieram tych jajek, jak ja sobie będę grał na tym save'ie trochę. Na przykład w ten weekend, bo teraz nagrywam to... Jest druga w nocy, prawie. Ale nagrywam. I będziemy mogli sobie naprawdę tutaj ogarnąć sporo hajsu z tych jajek. I naprawdę to nam się wszystko, kurczę, powoli to, co zainwestowaliśmy, przynosi nam faktycznie jakieś zyski. Bo wiadomo, jak to wyglądało na początku. Chyba każdy wie, że raczej ciężko było z pieniędzmi. Teraz, jak mamy duże maszyny, będziemy mogli sobie już niedługo pewnie pozwolić na zakup jakiegoś jeszcze kolejnego pola. I będzie to moim zdaniem wszystko fajnie wyglądało. Tam on sobie kosi dalej. Tutaj on sobie kosi też. No i mamy trzy kawałki, praktycznie cztery razem z tym owcem, co było tam obsiane. No i tak patrząc na to z tej perspektywy, można było nawet sobie pozwolić na trzeci kombajn tak wypożyczać na żniwa. Ale raczej się w to nie będę bawił. 400, no ten rzepak nie sypie jakoś mega zajebiście. No i tu jest akurat problematyczne trochę, no bo te dwie przyczepy naszykowałem, na pewno to zapełnimy. No tam jest 40, 31 ton, tu jest razem 40. No jeszcze jakby z jedną taką przyczepę uzbierać, to dużą, gdzieś z tych kawałków, no to moim zdaniem będą opłacalne żniwa. Jeżeli koło stówki, to on będzie mieli z tego wszystkiego, to będą naprawdę opłacalne. No jeżeli nie będzie koło stówki, to tak moim zdaniem średnio. Bo tak czy siak, no w każdym bądź razie się to opłaci, tylko tyle, że opłacalność dla mnie to jest taka kwota przekraczająca z tego rzepaku powyżej 200 tysięcy. To nie jest tak, że... Po prostu zarobimy ileś tam będziemy na plus w stosunku do nawozów i tego wszystkiego, które włożyliśmy wkład w to. Tylko po prostu jeżeli jest jakiś duży zysk, no to faktycznie jest to dla mnie opłacalne. Jeżeli jest taki zysk średni podług tego gospodarstwa, które już posiadamy, no to raczej dla mnie to nie jest jakaś nie wiadomo jak trafiona inwestycja, no nie? No i tutaj to nawet nie mam za bardzo co jeździć, bo pokosimy sobie, jeżeli będę kosił, to już pokosimy sobie tym John Deere'em. Jak najbardziej, bo to moim zdaniem jest lepsze zajęcie, szczególnie, że ten John Deere jest nowy na gospodarstwie i no nie widzieliście go jeszcze w akcji. Daj, cyk wykoszone. A my sobie zrobimy tutaj jeden przejazd, chociaż powiem wam, że patrząc teraz na to pole z tej perspektywy, gdzie są pola złączone faktycznie, to nie wiem, czy ono jest jakoś dużo większe od tamtego, tego nowego naszego, chociaż tam teren no jest na pewno większy, jest dużo więcej możliwości, no bo tutaj ten teren mamy praktycznie cały zagospodarowany. I kolejna sprawa, czyli będą tam jeszcze kiedyś krowy. Nie wiem, kiedy będę w ogóle szedł w krowy. Na razie chcę zarobić dużo hajsu. Na pewno spłacić kredyt, bo te odsetki z tego kredytu
Jakby to powiedzieć, są, kurczę, przerażające, są przerażające. Jak macie 1 100 000 kredytu, no to codziennie w nocy, czy tam na początku dnia, zabiera wam jakąś określoną sumę. I ta suma jest dosyć duża, dlatego jak najszybciej chcę te konie sprzedać, jeszcze tam ze 3 dni właśnie minie. Nagram sobie pewnie po tym odcinku od razu odcineczek już na poniedziałek, bo w poniedziałek nie będzie oceniania map ze względu na to, że te mapy polskie jakoś no nie wychodzą, nie chcą wychodzić do farminga. Skończę sobie żniwa i może od razu rzepak sprzedamy, chociaż nie wiem, czy dzisiaj to nagram. Na pewno sobie gdzieś tam pokończę te żniwa i może sobie jutro rano wstanę, jak odcinek się wyrenderuje, jak będę jeszcze spał. Wiecie, ja sobie robię coś takiego, że sobie nagrywam odcinek gdzieś tam w nocy, wszystko sobie przygotowuję, tylko budzę się godzinę wcześniej przed tym, co bym chciał sobie wstać, prawda? No i sobie klikam przycisk renderuj, jak sobie uruchomię komputer, no i idę spać. Jeśli odcinek renderuje jakąś godzinkę, zazwyczaj, bo takie odcinki są, nie wiem, ponad 20 minut, 25, 28 nawet. No z tej serii akurat są najdłuższe, to trzeba przyznać. Dopiero teraz się podniósł po takim czasie ten header. Ja sobie pojadę od razu w tą stronę, bo i tak tu tak, no nie jest zbyt równo, jeżeli chodzi o tą naszą powierzchnię tego pola. No i nie pokazałem wam żniw na największym polu, co troszeczkę żałuję, ale myślałem naprawdę, że tutaj dosyć szybciej to pójdzie. Tutaj mamy kolejne jakieś, nie wiem, może 4 tony, 5, 6, nie wiem. Naprawdę no, nie wygląda to za ciekawie, jeżeli chodzi o te żniwa. Ale no się też nic nie da zrobić z tym, no bo no co, no, nasypaliśmy tego nawozu mega dużo, nie ma żadnych chwastów, jest wapnowanie na 100%, nie wymaga znaczy wapnowania. No i tu czegoś po prostu takiego brakuje, żeby te plony były mimo wszystko zwiększone w tym farmingu, bo no tak żniwa można żniwami sobie robić, tak tego rzepaku mamy więcej, no bo jeszcze to pole jedno dojdzie. Zresztą w kolejnym odcinku zobaczycie, ile tego rzepaku nam się udało nazbierać. Nie wiem, czy od razu pójdę w spłatę kredytu, bo jak sobie liczyłem, no to na pewno zakup koni, 20 koni po 5 chyba tysięcy, do 100 tysięcy na same konie wydamy nowe. Plus, żeby te konie jakoś utrzymać, czyli koszenie znowu łąki i w ogóle te duperele na jeszcze większych maszynach, to będzie 150 tysięcy, także to będzie około 250 tysięcy wydatku na same zwierzęta. No, razem z maszynami, które będą im potrzebne. Kolejna sprawa, czyli co ja miałem mówić właśnie? Kolejna sprawa, czyli chyba miałem mówić o tych jajkach, że one jakoś tam też nam dadzą, no bo to jednak skrzynki troszeczkę się ich nazbiera przez to, jak będę przyspieszał sobie czas. Do tych 3 dni no, za dużo nie będzie, ale coś tam będzie. I właśnie ciekawe, ile z tego rzepaku zarobimy. No ale to są jakieś takie rzeczy bardziej mniejsze, dla nas mało ważne. Bo no, na pierwszym miejscu i tak będzie kredyt. Żeby przynajmniej go zniwelować o te 600 tysięcy, co moim zdaniem się nie uda. Na pewno po tych żniwach i na pewno po sprzedaży tych koni to się nie uda. Raczej tak bym celował, że po następnych żniwach nie będziemy mieli już w ogóle kredytu. No raczej większe kombajny też nie pójdę. Dopiero będziemy szli w jakiś rozwój pól, czyli większe kawałki. No może nie tyle większe kawałki, bo teraz jest ciężko kupić gdzieś większy kawałek. Chyba że gdzieś sobie ogarniemy naprawdę taki mega, mega duży. A tego save'a na pewno od nowa mi się nie chce zaczynać grać. Tak jak żeby gdzieś tam zmodyfikować sobie jakieś pola i przygotować. Chyba że tamto sobie kupimy prawie gotowe. Tylko miedzę się przeora, żeby złączyć. I będzie spokój, tylko że tam jest też kwestia, już wam mówię, jaka tam jest kwestia finansowa odnośnie tego terenu, co ja bym chciał sobie też pierdyknąć. No, i tu jest teren o wartości 400 tysięcy. To pole jest mega duże. Tutaj ta 13 i 12 też są dosyć spore. Ale tutaj też jest ta 11 za 192 tysiące, która wygląda dosyć spoko. Taką jak się patrzy z góry. Ciekawe, jak wygląda ta 11 tak z przybliżenia. Czyli po prostu jak sobie na to pole wlecimy. I to jest pole tak dokładnie to. Tutaj no można sobie przeorać to wszystko, żeby to lepiej wyglądało. Miejmy nadzieję, że tak to wyjdzie. No i gdzieś tak dotąd zaorać. Ta 11 będzie nawet spoko polem, bo patrzcie, jaka ona jest długa. Ona jest naprawdę długa. No nie jest tak, że to się tylko wydaje. Gdzieś odtąd to można zrobić, gdzie jest ten dom. Nawet pod kątem można lekko zaorać. I będzie naprawdę fajnie, także może w tą 11 niedługo pójdziemy. Ze względu na to, że ona kosztuje tylko 200, tylko 200 tysięcy, myślę, że po kolejnych żniwach to już będzie cel dla nas jak najbardziej do zrealizowania. Lecz na tym polu, tym i tym, w tym roku będziemy siali owies, żeby mieć to na dwóch polach, żeby po prostu było go więcej. Tam już widzę, że mi nie wyskoczyła informacja odnośnie tego, że pracownik ma 100%. Nie wiem, czemu tak się stało, że ta informacja nie wyskoczyła.
No ale niestety, takie rzeczy też się w tym pięknym naszym farmingu dzieją. No i musimy sobie tak wjechać, także zamknijcie oczy na jakieś 10 sekund, czy tam 20, bo musimy sobie wjechać po rzepaku. Ze względu na to, że tak jest łatwiej, nie będę musiał przestawiać tego pracownika, tylko sobie po prostu tak przepierdzielimy przez ten rzepak. No i tu tak z pół ponad pola jest skoszone, czyli z połówki pola. No dobra, może większe pół pola jest skoszone. Mamy z tego kawałeczka, tak dokładnie. No około 18-19 ton. Także mi się zdaje, że z całego pola będzie 30 raczej nie będzie, no ale na pewno 27-26 ton z takiego kawałeczka będzie. Tam John Deere, który ma pojemności 10K, no to już sobie leci i prawie kończy to pole. Czy tutaj mam mniejszą część? Nie wiem, no ale dobra. Nieważne, bo jakoś to idzie mu. No i wysypał. Ile mamy? 16 tysięcy, także nie wiem, czy będzie nawet 25 tysięcy z tego kawałeczka. Kurczę, lipa troszeczkę z tymi żniwami. No, myślałem, że to będzie bardziej opłacalne. A tutaj gdzieś można chyba sobie też ceny w skupach ustawiać, także nie wiem, bo trzeba będzie się tym pobawić. No bo tutaj mamy tylko 8, a bo tutaj mieliśmy 8700, ja myślałem, że to tam było. No i tu on chyba ma prawie maksa z tego, co widzę. Tak? Tak, no prawie tam ma maksa gdzieś. Ile? 9,960, także fajny maksik. No i co? No i ja już bym się z wami w dzisiejszym odcinku żegnał, bo i tak trwa 26 minut. My widzimy się już jutro na gospodarstwie po dziadku. No i oczywiście poniedziałek widzimy się na kolejnym odcinku z tej jakże pięknej i lubianej serii, jaką jest rozwojowe gospodarstwo. No i co? Udostępnijcie ten film, po prostu zostawcie łapkę, bo lecimy po 40 tysięcy subskrypcji i na razie.